Dzień dobry, mili. Od dzisiaj z nowym przyjacielem będę występował. 10 listopada przeczytałem o informacjach dotyczących Odry. 12 listopada rozmawiałem przy rozmowie takiej z Sebastianem. Rozmawiałem, właśnie mówię, wiesz, Odra jest, tam są problemy tego. Jakie problemy? Ja mówię, o szkoda, że ci powiedziałem, bo jeszcze mnie wyprzedzisz. Dzisiaj patrzę, Sebastian już robi o Odrze. W ogóle tak jakby nie wiedział, że tam jest tragedia cały czas, ale już teraz robi. Ale to, dobra, jest jakaś komisja, więc tego. Ale dzisiaj mam telefon od Sebastiana, bo w ogóle to mieliśmy, słuchajcie, pan Piotr miał przyjść do Rapy. Tak. Sebastian to wymyślił. Ja mówię, dobra, okej. No i potem ja wymyśliłem, tak jak w filmie poprzednim mówiłem, że z Sebastianem spotkamy się na wodę. Sebastian nie chciał live'a. Niech się cieszy, że nie. Ja mówię, dobra, to zrobimy to. Ty na swoją kamerę, na swoją kamerę. Jeszcze coś wymyśliłem, mu się spodobało, dobra. Dzisiaj Sebastian dzwoni i mówi, dzisiaj, czyli 15, we wtorek. Mówi, nie zrobimy, bo to jakieś argumenty w ogóle z kosmosu. Ja mówię, nie, to nie. Pan jeszcze Sebastian powiedział, wiesz, jak zrobimy film, to ci oglądalność podniosę tego. Ja mówię, no Boże, no to pięknie, nie? I ja mówię, Sebastian się wycofał całkowicie. Powiedział, że wycofuje się z pana Piotra i całkowicie wycofuje się z innych filmów. Ja mówię, nie podał przyczyny, jakiejś tam, że ktoś coś powiedział, że ja w stroju, że ja w pejsach występuję. A co to, a co to? A może ja jestem obrzezany? A może ja mogę? A jak Pieczka grał Żyda, to co? To do niego też się przyczepić? Aktor to jest aktor. A dziennikarz to jest dziennikarz. I nie pobiera. I nie powinien. Tylko powinien się zapytać. Wiesz, no ten temat, który mi tutaj sprzedałeś, bo ten temat ja mam od... No kiedy ja mówiłem? 12 mówiłem Sebastianowi. Czyli już go miałem 10 listopada. Bo 10 pojawił się w prasie. O Odrze. Ja mówię, gdzie jest drugie dno? Już wiem. Rapa sprzedał temat i już jest Rapa niepotrzebny. Ja ten temat miałem poruszyć 11, bo 11 robiłem film, ale poruszyłem film, ale zacząłem mówić o czym innym, o marszu i tak dalej, o różnych rzeczach, a to leżało mi w plecaku, dlatego że czekałem na rozwój dalszej sytuacji, który właśnie dzisiaj chciałem pod dzisiejszy dzień to podpiąć, no ale Sebastian mnie wyprzedził. Zatem, żeby nie być w tej sztafecie, gdzie ja prowadziłem tę sztafetę ostatnim, szybko wam przeczytam, co miałem dzisiaj po zakończeniu tego plenum, w którym obecnie internetowo uczestniczy Sebastian. Niepokojące informacje dotyczące Odry na zachodniopomorskim odcinku rzeki przekazała hydrobiolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. W dwóch miejscach badacze natrafili na martwe małże, które padły w ostatnim czasie. Wydaje się, że mieliśmy tu do czynienia z jakąś falą zanieczyszczenia, która to musiała spowodować, mówi jakaś ta pani doktor. Sytuację w Odrze monitorują m.in. naukowcy. Wśród nich jest pani profesor Agnieszka, która bada Odrę od 2006 podczas badania rzeki we wrześniu. Przepraszam, że ja pomijam nazwiska i tytuły czasami, ale będzie szybciej. Podczas badania rzeki we wrześniu i październiku nie zauważyła niczego niepokojącego. Inaczej było na początku listopada. Pierwszy obraz to tony muszli małży, które obumarły jeszcze w sierpniu. One cały czas pokrywają dno. Pomiędzy nimi są małe ilości wciąż żywych osobników. Niestety w Bielinku i Cedyni znaleźliśmy również świeżo obumarłe małże. W Cedynie było to tylko kilka sztuk. W Bielinku jednak jest ich bardzo dużo. Mówi Onetowi hydrobiolog. Rzecznik WIOŚ potwierdza, że inspektorzy zostali zaalarmowani przez profesor Schlauer Łukaszewską. Oględziny wody oraz pobranie próbek wody nastąpiło z miejsca wskazanego przez pracownika naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego, który zaalarmował o sprawie. Inspektorzy WIOŚ byli w kontakcie z panią profesor w celu precyzyjnego ustalenia miejsca. Pobrane próbki wody skierowane zostały do Centralnego Laboratorium Badawczego. Mówi. Inspektorzy nie stwierdzili na miejscu żadnych niepokojących oznak skażenia Odry. Woda była bezbarwna, klarowna, nie pieniła się, nie był wyczuwalny żaden niepokojący zapach, wylicza jakiś tam. Od katastrofy w Odrze minęło ponad 100 dni, jednak służby wciąż nie podały jednoznacznego powodu zakwitu złotych alg,
które zabiły setki tysięcy ryb. Słuchajcie, ja mam wiadomości, jak to było. Jedna ekipa zbierała, nie powiem skąd wzięli samochód, zbierała od 9 do 10 ton dziennie. A tak i tak przez 2 tygodnie. Jedna ekipa. A tych ekip ile było? Więc nie setki tysięcy ryb, a tysiące ton. Sytuację w Odrze monitorują między innymi naukowcy. Wśród nich, a to już mówiłem. Co zabiło kolejne małże? Zdaniem pani profesor Szlaber-Łukaszewskiej można wykluczyć procesy gnilne, które mogły wystąpić wskutek rozkładu martwych ryb i mięczaków, które mogą zalegać na dnie Odry jeszcze od sierpnia. Odra jest rzeką, więc cały czas następuje przemieszczanie wody i jej natlenianie. Warunki tlenowe w miejscach, które badaliśmy, są dobre. Nawet przy dnie. To wynika zarówno z naszych pomiarów, jak i z wyglądu naszych osadów. Osad beztlenowy jest czarny i ma charakterystyczny zapach. Tutaj piach i osady organiczne były jasne. Wydaje się, że mieliśmy tu do czynienia z jakąś falą zanieczyszczenia, która musiała to spowodować, tłumaczył. Te przypuszczenia potwierdzają również wyniki ze stacji monitoringu po niemieckiej stronie, które również wskazywały na podwyższone zasolenie wody. W tym tygodniu, w niedzielę, pokażę wam, co było przyczyną, co już mówiłem w poprzednim odcinku. Niestety, niektórzy nawet nie mają pojęcia, którzy chcieliby wiedzieć, ale nie będą wiedzieć już nigdy nic ode mnie, nigdy nic. Brunatną pianę, która płynęła Odrą, zgłaszali z kolei 2 tygodnie temu wędkarze z województwa lubuskiego. Woda śmierdzi, płynie nią cały czas jakaś dziwna piana, jak wiatr powieje, to śmierdzi starymi bandażami. Ryby słabo reagują, pojawiają się pojedynczo i to w rozmiarach małych. Nie ma nic większego. Próba ukierunkowania na dany gatunek nie daje żadnego efektu, pisał jeden z wędkarzy. Mam nadzieję, że nasze wojewódzkie... Tak. I nie ma żadnych... Cieszę się nad tą Odrą. Prokuratorze do dziś nie udało się ustalić przyczyny śmierci. Prokuratorze do dziś nie udało się ustalić przyczyn śmierci rzeki. Na dnie rzeki wyginęły miała wszystkie ślimaki skrzelodyczne, czyli takie, które tlen pobierają wyłącznie z wody. Profesor stwierdziła obecność pojedynczych uzwoników w zaledwie kilku miejscach na Odrze. Nie padły z kolei te ślimaki, które oddychają tlenem atmosferycznym. Mimo wielu martwych mięczaków do Odry częściowo wróciło życie. Hydrobiolog podczas badań nie stwierdziła świeżych śnięć ryb. Są w Odrze żywe ryby. To te osobniki, które pochodzą z dopływu wody i jej starorzeczy. Niestety te, które były w momencie katastrofy same Odrze, wyginęły. Pytania dotyczące aktualnej sytuacji w Odrze skierowaliśmy do WIOŚ. Oględziny wody oraz pobranie próbek, które nastąpiło z miejsca wskazanego przez pracownika naukowego US, który alarmował o sprawie. Inspektorzy WIOŚ byli w kontakcie z panią profesor w celu precyzyjnego ustalenia miejsca. Pobrane próbki wody skierowane zostały do WIOŚ. Czekamy na wyniki. Inspektorzy nie stwierdzili na miejscu żadnych niepokojących oznak skażenia. Woda była, to już czytałem. Nie zaobserwowano również śniętych ryb ani innych organizmów wodnych, a także nie stwierdzono zakwitu glonów, wylicza Ruczyński. To nie produkcja wołowiny najbardziej obciąża środowisko. Nie wiadomo jednak, czy podobnie jak profesor Szlaber-Łukaszewska, inspektorzy WIOŚ sprawdzili również dno Odry. Rzecznik zaznacza, że woda w rzece kontrolowana jest. Każdy poniedziałek inspektorzy sprawdzają Odrę pod kątem Złotej Jałki w 4 miejscach. W zasadzie wszystko wam przeczytałem. Pokażę wam krótkie sprzed wielu lat sławy międzynarodowej. Jeszcze nikt nie marzył o katastrofie na Odrze. Skąd ta katastrofa? Ale to trzeba mieć jakieś pojęcie i wiedzę. Tak samo jak w wędkarstwie, trzeba jakąś pojęcie, wiedzę, a przede wszystkim trzeba mieć jakiś honor. Mili, kończę temat z Sebastianem na każdej płaszczyźnie. Dzisiaj nagram 2 filmy. Ten, który teraz i już niezwiązany z tematem obecnym, czyli niezwiązany z Sebastianem. Nagram jeszcze po prostu piosenkę pod tytułem Pożegnalny Wadz. Żegnam.